kiedy bywamy w różnych klubach na, powiedzmy, sesjach treningowych, zauważamy coś takiego, że większość dzieci boi się dopłynąć grzbietem do końca basenu. Nawet na poziomie juniorskim zdarza się tak na zawodach, że dzieciak płynie i nie czuje, kiedy jest nawrót, tylko ogląda głową do tyłu, czy już ściana się zbliża. My tu chcemy zaprezentować, w jaki sposób uczymy dzieci od samego początku, żeby czuły, w którym momencie ta ściana jest i żeby asekurowały się nawzajem i nie uderzały głową o ścianę. Jedziemy. Uwaga! Zobaczcie! Moment, moment. No lecimy! No. Dziecko spokojnie sobie płynie, nie musi myśleć o tym, gdzie jest koniec basenu. Prawidłowa pozycja, ustawione na głowa, nie patrzy do tyłu. Naska, połóż się! I w odpowiedniej odległości do basenu pierwszemu dziecku mówimy stop! Ono się zatrzymuje i nie ma stresu. A i teraz ma obowiązek dziecko, kiedy następne dopływa, wyłapywać. Proszę bardzo. Asekurują się wzajemnie. Wtedy dziecko, tutaj konwalia 6 lat, nie boi się płynąć basenu, bo wie, że dzięki swoim kolegom nie uderzy w ścianę. Ania, mocno, mocno płyń! Nóżki proste! Ania jest na drugim treningu dzisiaj, dopiero się tego uczy. Przyszła do nas już uczona wcześniej, ale jak widać, stara się. Troszkę za wcześnie, Oliwier, ale dobrze. Środkiem! Kostek dopływa. A kto pilnuje kostka? O! I to by było wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, pływamy, nie ziewamy. Jakby były jakieś pytania. Zapraszamy na nasz profil. Do następnego. Yo.